Witajcie, drogie dziewiarki. Spotykamy się u progu wiosny. Troszkę mnie nie było. Ostatni film był nakręcony o sweterku w poprzek. Sweterek już dawno temu skończyłam, już go nosiłam przez całą zimę. I przy okazji pobytu na spotkaniu w Łodzi pani Ela, którą serdecznie pozdrawiam, poprosiła o pokazanie, jak robi się skrócone rzędy. Na spotkaniu pokazałam jej, jak ja robię skrócone rzędy na małej próbce dzianiny, ale pomyślałam sobie, że po pierwsze, może pani Ela wróci do tego, co pokazywałam, a poza tym może komuś innemu też się przyda pokazanie, jaki sposób ja znam na skrócone rzędy. Nie jest to skomplikowany sposób, jest to bardzo prosta sprawa. I przygotowałam też dzianinę, którą bardzo dawno temu wykonałam. I to jest właśnie dzianina, w której są na karczku, są użyte skrócone rzędy. Tutaj jest przód. A na tyle bardziej widać, tutaj Wam pokażę, o tutaj tył tej dzianinki. I tutaj kamera z góry może lepiej pokaże. Tutaj są właśnie skrócone rzędy. I na końcu już jest pojedynczy rząd. I teraz Wam pokażę, jak właśnie, bo ta robótka jest po to, żeby pokazać, po co używa się skróconych rzędów. No między innymi do takich właśnie pomysłów, gdzie w karczku można użyć różne włóczki, a czasami tę samą włóczkę, gdzie chcemy, żeby było więcej dzianiny, na przykład to się używa w kardiganach, w kołnierzach, żeby na karku było więcej dzianinki. No i teraz Wam pokażę na próbce. Tu przygotowałam sobie grubą włóczkę, żeby było ładnie i szybko widać, grube druty. To jest włóczka citronowa, która została mi z czapki o nazwie Wind und Wetter. Bardzo fajna włóczka, gruba na każdą pogodę, na mrozy. W skróconych rzędach, jak sama nazwa wskazuje, nie dochodzimy do końca rzędu. I tutaj mam, nabrałam chyba tam z 18 oczek. I teraz na kilku oczkach pokażę Wam. W pierwszym rzędzie docieram do miejsca, w którym stwierdzam, że muszę, że to tutaj będzie się, że to od tego miejsca zacznę. Czyli przerabiam normalnie według wzoru, tutaj było to dziergane ściegiem gładkim, ściegiem francuskim. Przerabiam 4 oczka. Odwracam robótkę. Przekładam oczko z druta prawego, które nie było przerobione. Okręcam sobie tę nitkę moją roboczą i przekładam to oczko z powrotem. I dziergam dalej tym ściegiem francuskim, czyli zawsze oczka prawe. To były 4 oczka. W tym rzędzie, w tym moim drugim roboczym rzędzie, w którym zawracam bez przerobienia, przerobię 5 oczek, czyli już mam 2, 3, 4 i to jest to pierwsze oczko, które w tamtym rzędzie było nieprzerobione i to jest moje 5 oczko. Zakręcam, czyli zawracam. Przekładam oczko z prawego druta. Okręcam roboczą nitkę wokół tego oczka i je przekładam. Tutaj jest to okręcenie. I przerabiam sobie dalej. W tym rzędzie, czyli tym trzecim roboczym rzędzie, przerobię 6 oczek. 2, 3, 4, 5 i to jest oczko, które miało tą nitkę zakręconą. To jest to 6 oczko. Obracam robótkę. Przekładam oczko z druta prawego. Owijam nitkę wokół oczka i zabieram je z powrotem bez przerobienia. Przerabiam oczka. Na grubej włóczce to od razu efekt szybko widać. I teraz idę o jedno oczko dalej.
Teraz dojdę do tego miejsca. O, tu jest to miejsce, gdzie, które było z okręconą nitką. Przerabiam je sobie na prawo. Obracam robótkę, czyli nie docieram do końca rzędu. Przekładam oczko, okręcam. To jest ten taki punkt, który trzeba opanować. To przełożenie, okręcenie i przełożenie bez przerobienia. Ta nitka roboczą zahacza się o to, o to oczko, żeby nie powstawały dziury. I przerabiam sobie. To jest bardzo proste, tylko to właśnie ten moment, w którym przekładamy oczko i trzeba tę nitkę okręcić. Jeszcze myślę, że z takie dwa robocze rzędy przerobię, żeby było widać. Docieram do miejsca. O, to jest to miejsce z okręconą nitką. Przerabiam na prawo, bo tak wychodzi ze wzoru. Obracam robótkę. Przekładam oczko. Okręcam nitkę. I przekładam z powrotem. Bez przerobienia. I teraz ta moja część robocza. Przy kołnierzach na przykład, gdy robimy kardigan z kołnierzem, warto jest, żeby plisa na karku było więcej tej plisy niż na przodach, żeby nam się ładnie zawijało. I właśnie w takich plisach kardiganowych na karku daje się rzędy skrócone, żeby tam dzianiny było więcej. O, docieram do miejsca z okręconą nitką, przerabiam na prawo. Odwracam, to już będzie, myślę, ostatni rząd. Odwracam, przekładam, okręcam oczko, przekładam bez przerobienia. Idę dalej. Teraz Wam pokażę, jak to tam na płasko wygląda, te rzędy skrócone. Oczywiście w pewnym miejscu stwierdzamy, że już wystarczy. To zależy od wzoru, od tego, co chcemy uzyskać. I w tym następnym rzędzie po prostu przerabiam wszystkie oczka. Wszystkie oczka, już nie stosuję rzędów skróconych, tylko w jednym przerobieniu rzędu docieram do końca. Tutaj jest to miejsce, gdzie byłam okręcona, ale idę dalej. I przerabiam sobie do końca. I to jest mniej więcej tym sposobem zrobiłam ten karczek w tym kardiganie. I to wygląda tak. Tak wyglądają tutaj te rzędy skrócone. Tu widać miejsca, gdzie była okręcana niteczka. I to na przykład się przyda na plisie, na karku, przy kardiganie. Chusty często są robione rzędami skróconymi. Tutaj właśnie jeszcze raz wrócę do tego mojego, no taki to blazerek jest, kamizelka. Tutaj właśnie były użyte rzędy skrócone. Było to dziergane w poprzek. To nie było dziergane wzdłuż, tylko właśnie w poprzek. I tutaj były rzędy skrócone. A później na końcu już był tylko jeden rząd fioletowy, jeden szary. A tu było ich więcej. I dzięki temu uzyskało się właśnie efekt takiego klosza. Także to są rzędy skrócone specjalnie dla pani Eli, którą poznałam na spotkaniu w Łodzi. Mam nadzieję, że się przyda ta wiedza. To nie jest skomplikowane. Rodzajów rzędów skróconych jest naprawdę dużo. To jest sposób, który używam, stosuję w różnych dzianinach. Pokazałam Wam jako przykład, w jakiej dzianinie. Także część szkoleniowa w filmie to były dzisiaj rzędy skrócone. Korzystając z okazji, chciałam Wam pokazać, jakie nowe włóczki do nas dotarły w ostatnich tygodniach. Jedną z takich włóczek, dostępną w bardzo wielu kolorach, jest włóczka Echt. Echt firmy Atelier Citron. Atelier Citron nigdy nie miał bawełny w swojej ofercie, a przynajmniej nie w takiej szerokiej ofercie kolorystycznej. Jest to bawełna ekologiczna, czyli surowiec pozyskany do produkcji tej włóczki pochodzi z upraw bawełny w sposób ekologiczny, czyli do ochrony roślin nie są stosowane żadne środki
Jest to bawełna droższa niż inne bawełny, gdyż sposób, sam surowiec jest droższy, a poza tym ona jest farbowana również w sposób ekologiczny, taki, że dzieci mogą nosić janiny, mogą do buzi, gdzieś tam jak to zwykle dzieci, wszystko trafia do ustek małych ludzi, więc mogą, nic im się nie stanie, gdy pociągają sobie taką dzianinkę wykonaną z tej włóczki. I ja tutaj wykonałam próbkę, to jest maleńka próbka, w kolorze, w jakim zamierzam wycierkać sweterek, w takim chabrowym. Próbka na drutach numer 3,5. Proszę. Chciałam właśnie, żeby było fragmentem bez ażuru, ażur i z powrotem bez ażuru, żeby zobaczyć, jak ona się zachowuje, czy jest bardzo przeźroczysta, czy jest zbitą blaszką. Nie, w żadnym wypadku. Jest to bardzo przyjemne, mięsiste, mieć takie konkretna cieninka. Ażurek ładnie się, to jest próbka już wyprana. Ożurek się ładnie wyprostował. Wprawdzie jest go niewiele, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że w dotyku jest bardzo, bardzo przyjemne. No myślę, że tym chabrowym kolorkiem wydziergam bluzeczkę i taki mam plan, żeby na wykończenie użyć właśnie tej fuksji. Będzie taki wesoły, wesoły wiosenno-letni kardiganik. Także tutaj bawełna Echt od firmy Atelier Citron. Jest to duże wydarzenie w ofercie pana Citrona, gdyż ze względów trudności w dostępie do dobrego surowca nie produkował on bawełny. No teraz to się to zmieniło. Są w kolorach limonkowych, w szalonych, takich wesołych kolorach, ale również takich ekologicznych. Oliwkach, beżach, bielach. Także zachęcam Was do zajrzenia do bawełny Echt. A tutaj mam różne różniste włóczki, które lubię, które są z nami od wielu sezonów. Tutaj jest włóczka Sol de Grade w nowym kolorze. Nie wiem, czy pamiętacie komin dziergany z jednego motka z oczkami sprutymi. To jest właśnie, myślę, bardzo fajny kolorek na taki komin. Jeden motek, druty numer 5 albo 5,5. Na naszej stronie jest przepis na ten komin Sol de Grade. Tutaj jest już bardziej takich wiosenno-pomarańczowych kolorkach. Tutaj w tym sezonie widać, że do włóczki Sol de Grade dotarła taka powaga. Poważne. Oliwki, wiśnia, tutaj turkusy, musztarda. Jedynie ten jest najbardziej szalony z tych nowych kolorków. Także bawełna Sol de Grade. Włóczka Lace. Lace, czyli to jest mieszanka jedwabiu z moherem. Bardzo dużo metrów motku. Jest to najcieńsza dostępna w naszej ofercie włóczka o takim składzie. Te dwa kolory wyglądają przecudownie. O, piękne. O tak. To jest włóczka Lace. Ella, włóczka Kameleon. Jak co roku w gazetkach FAM są dzianiny na włóczkę Ella. Bywały i spodnie, i spodenki krótkie z Elli. Sukienki, tuniki. Także to są nowe kolory tej włóczki. Włóczki, którą bardzo lubię, mam z nich kilka dzianin i fajnie, że są nowe kolory, bo być może powstanie coś nowego z tej włóczki. Niedawno widziałam dzianinę, w której były połączone Ella i włóczka Lace, albo dowolny inny moherek. Przerobione to było razem w dwie nitki i dzięki temu Ella miała puszystość i była przerobiona na grubszych drutach. Dzianina była ogólnie bardzo taka zwiewna i puszysta. Także tutaj w dwie nitki jako jeden z pomysłów wykorzystania obu włóczek. Lace i Elli. Także to są... Kolor, który do mnie przemawia, to jest kolor zielony z tych nowych kolorków. Jak zwykle wiadomo, że zieleń lubię.
Także tutaj mam sol de grade, lace i elle. Również nowe kolory. Włóczki splash. Proszę. Tutaj mamy te kolorki. A tutaj mamy przykłady dzianinki z danego koloru. I to jest na przykład ten kolor. To jest włóczka z takimi kokonami. W tamtym roku wykonałam z tego, z czterech motków, taką bluzeczkę wciąganą przez górę, przez głowę. Lubiłam ją bardzo, mam ją nadal. Myślę, że jakiś nowy kolor by się przydało przerobić. To jest ten, tutaj brązowy. O, to jest ten kolorek. Zazwyczaj włóczka splash należy przerabiać na płasko, nie na okrągło, gdyż przerobienie jej na płasko spowoduje, że fragmenty, gdzie jest dużo tych kokonów, będą paskiem, później będzie fragment bez tego, a później znów pasek. A jak się przerabiają na okrągło, to wyrównują się te paski, są równej wysokości. To jest ten kolorek. Proszę tutaj. No i fiolecik jeszcze. Piękne takie fiolety. O tutaj. To jest ten kolor. Prawda, że piękne? Łuczka splash. Cztery motki na sweterek z takim rękawkiem około łokcia na rozmiar około 36-38. To jest włóczka splash. Włóczka Ayumi ma nowe kolory. Takie piękne serce w środku. Tutaj jest w kolorze takiego pudrowego różu. Zerknijcie. Najpiękniejsze rzeczy dzieją się wewnątrz motka. A tutaj dla osób, które lubią właśnie grafity i szarości. Również w środku motka jest pięknie ciemny, taki głęboki kolorek. Na chustę potrzebny jest około motek, na bluzeczkę około dwóch motków. Także tutaj w Ayumi i splash. I jeszcze mam dla Was do pokazania kawałek zianiny. Włóczki Bloom. Bloom to jest mieszanka bawełny, lnu i teraz jeszcze wiskozy. Tak, bawełna, len i wiskoza. Jeden motek ma 150 gramów. Oczywiście najpiękniej jest w środku. I jeden motek ma aż 450 metrów, czyli jest bardzo wydajna. I na bluzeczkę, ja myślę, zużyć dwa motki to już jest bardzo dużo włóczki. Można planować dzianinę. Z jednego motka myślę, że dałoby się wydziergać szaliczek, na przykład taki do plecenia szyi. A tutaj mam ten motek, o ten kolorek, żebyście miały wyobrażenie, jak to wygląda. Pokazany na kawałku maszynowo wykonanej dzianiny. I tutaj widać fragmenty, gdzie jest błyszcząca nitka wiskozy, jest matowa. Matowy fragment. Troszkę strukturą przypomina elle, ale tylko w zakresie tego, że występują fragmenty matowe i błyszczące, bo cała włóczka jest tej samej grubości, więc to nie jest elle, ale tak wygląda o ten motek w takiej dzianince. Czyli to się tak układa. Jeden kolor powtarza się tylko raz. Także tu jest włóczka Bloom. I jeszcze mam, już na sam koniec, do pokazania nowe kolory włóczki Milton. To są wszystko włóczki firmy Langiams. Tutaj mam 5 nowych kolorów. Myślę, że dla każdego coś dobrego, bo dla osób lubiących brązę i żółcie to jest właśnie kolorek numer 52. Jest to mieszanka bawełny, akrylu i wiskozy. Dzianina nie wychodzi w paski, wychodzi w taki barwny melanż. To często pytacie o tym, czy będą paski. Z tego nie będzie pasków. To są krótkie fragmenty kolorków. Tu jest dla tych, które lubią różo-brązy. To jest numer 28. Dla tych, co lubią fiolety, kolorek 66. Morskie niebieskości plus granat, kolor numer 78. I zielenie. Zielenie to zawsze moja numer 16. Także to jest włóczka Milton. Nic nie robiłam jeszcze z tego.
Ale widziałam sweterek, bluzeczkę wykonaną przez Grażynkę we Wrocławiu. Była to naprawdę piękna dzianina. Ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was do śledzenia naszej strony, do zaglądania w aktualności, do podsyłania pomysłów na nowe odcinki filmów. Spróbujcie tych rzędów skróconych, spróbujcie użyć ich w dzianinie i do następnego razu.